Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam moje ostatnie zakupy z rzeczami do domu, czyli po prostu taki home decor haul. Jeżeli widzieliście ostatnio moje filmy, to robię takie przeglądy właśnie różnych sklepów, pokazywałam wielkanocne, wiosenne kolekcje, więc tutaj pokażę Wam, co po prostu sobie wybrałam. Więc na początku zacznę od sklepu Home & You i od wyprzedaży, bo to jest coś, co najbardziej lubię. I sklep Home & You ma zawsze przepiękne ozdoby, ale wiecie co? Uwielbiam u nich kupować, ale tylko na promocjach, więc tutaj udało mi się upolować wielkanocne ozdoby 70% taniej. Więc na początku ten króliczek wielkanocny. Jeżeli widzieliście moje poprzednie filmy, to on stał sobie w tle i mnóstwo osób mnie o niego pytało. I w ogóle, wiecie co, rewelacyjna cena, ponieważ kupiłam go 70% taniej, więc jestem na maks zadowolona. Jego początkowa cena to było 99 zł, a ja zapłaciłam za niego niecałe 30 zł, więc bardzo, bardzo atrakcyjna cena, tym bardziej, że jest taki wielki. No i super ma te pomponiki. Wiecie co, w ogóle mam taki pomysł, żeby za jakiś czas je odczepić i na przykład dodać tutaj kwiatki, więc można sobie go zmienić, rewelka. I ten, kto ogląda mnie już od wielu lat, to na pewno wie, że kocham różnego rodzaju kubeczki. Jak zobaczyłam tego kurczaka, to po prostu nie mogłam się powstrzymać i go kupiłam, bo po prostu wygląda cudnie. I jeżeli macie ochotę, podajcie na mojego Instagrama, nazywam się tam glampaula1 i będę wstawiała mnóstwo wielkanocnych zdjęć w tym roku, więc zapraszam Was do śledzenia. No i kubeczek w Home & You, tym razem 50% taniej, kosztował początkowo 25 zł, a ja zapłaciłam za niego 12,50, więc rewelacyjne, ale trzeba bardzo uważać, bo tutaj ma te odstające skrzydełka dziobek, żeby się po prostu nie stłukł. Coś takiego fajnego na wielkanocny stół, czyli solniczka i pieprzniczka. Powiem Wam, że uwielbiam tego typu dodatki i wymieniać sobie sezonowo co chwilę coś innego, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałam i oczywiście kupiłam to na promocji. Czy nie wygląda to cudnie? Solniczki, pieprzniczki i takie wielkanocne zazwyczaj kojarzą mi się po prostu z jajeczkami, a tutaj mamy takie kurczaki na wózku. Po prostu cudaki. Jeśli chodzi o cenę, jaką za nie zapłaciłam, to była przecena z 35 zł na 10,50, więc sami widzicie, całkiem małe pieniądze, a coś takiego fajnego wielkanocnego. Na pewno moja babcia się ucieszy, jak zobaczy je na stole, więc zawsze się zachwyca. Zapraszam Was również do śledzenia mojego kanału, bo będą vlogi takie rodzinne, świąteczne, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać. Następnie zajączek żółty. Wiem, że teraz jest bardzo popularna taka moda na zajączki jakby trawą wypełnione i to jest fajne, jak najbardziej. Natomiast ja sobie skusiłam się na taki żółty i też dlatego, że był na przecenie. Słuchajcie, przeceniany był z 29 zł na 8,70, a potrzebowałam takiej fajnej, kolorowej, energetycznej ozdoby, więc myślę, że jak najbardziej. Tylko wiecie co? On jest taki pokryty ala zamszem i już tutaj widzę, że trochę się rysuje, tu coś się obstukuje, więc no, za taką pełną cenę bym raczej tego nie kupiła, bo te ozdoby niestety szybko potrafią się zniszczyć, ale za tą cenę jak najbardziej. Tak się przedstawia z bliska. Zaraz Wam pokażę zdobycze z innego sklepu, tymczasem ostatnia rzecz z Home & You. Kupiłam sobie świetny, wielkanocny fartuszek. Jak wiecie, ja ostatnio dosyć dużo gotuję, więc jak najbardziej będzie wykorzystany. No i widzicie, ma taki właśnie nadruk na szarym tle, kurczaki z kwiatkami i był przeceniony z 49 zł na 14,70, więc jak najbardziej fajnie. Ja w ogóle nigdy nie miałam fartuszka, tak szczerze muszę się przyznać. Dajcie mi znać, czy używacie fartuchy w kuchni, czy raczej jest to dla Was zbędne. Jeżeli oglądaliście moje filmy, bądź chodziliście po sklepach, dajcie mi koniecznie znać, w którym sklepie najbardziej spodobały Wam się te wielkanocne, świąteczne ozdoby. Jestem na maksa ciekawa. No i tutaj poduszeczka z Kika. No po prostu cudna, ale wiecie co? Myślę, że jak najbardziej nie mamy tutaj jakichś motywów, nie wiem, kurczakowych, jajeczkowych, więc można sobie ją wykorzystać przez cały wiosenny okres i zapłaciłam za nią 15 zł, dokładnie tak, bez grosza. Tylko wiecie co, jej minus jest taki, że nie mam tutaj w ogóle suwaka, więc nie wiem, jak będę mogła to wyprać, szczerze mówiąc. Może po prostu potraktuję to jako wypełnienie i na to będę nakładała inne moje poszewki, no nie wiem, ale wiecie co, będzie pięknie tutaj wyglądała w tle, więc sobie ją tu położę. No i nasze ukochane Pepco, chyba wiele osób mi przyzna rację, że Pepco jest to ulubiony i naprawdę bardzo przystępny sklep wielu z nas, więc jak najbardziej wielkanocne ozdoby tam też były i kupiłam sobie taki zestaw. Już Wam właśnie pokazywałam film zakupy na żywo w Pepco, przegląd nowej kolekcji i wiele osób właśnie pisało mi, że ta łopatka wygląda cudnie. I tutaj mamy łopatkę silikonową i dodatkowo foremka w kształcie króliczka. I zapłaciłam za ten zestaw 8 zł, ale słuchajcie, była promocja 30% taniej na wszystkie wielkanocne rzeczy, natomiast nie w każdym sklepie, więc musicie zobaczyć, jak to wygląda. No i Pepco też są otwarte, wiadomo, galerie pozamykali, ale do Pepco
szybko można wpaść, więc 8 zł i od tego jeszcze 30%, bardzo się opłacało. Skusiłam się również na miseczkę z takim kurczakiem. Uwielbiam właśnie miski i to jest dla mnie coś, co lubię właśnie mieć w różnych kolorach, wzorach i również te świąteczne, a jeszcze takie wielkanocne nie miałam, więc bardzo się ucieszyłam. Tak wygląda ten nadruk i on jest dwustronny, jak widzicie. I fajna informacja, bo jeżeli ktoś by chciał do kompletu, były również kubeczki, a kubeczki widziałam z zajączkami, ale niestety miski z tym nadrukiem nie udało mi się spotkać, a szkoda. I cena to 8 zł i również od tego był rabat. Skusiłam się również na kolejny kubek. W sumie on był pierwszy niż ten kurczak, ale cena też była bardzo atrakcyjna i akurat może być na cały okres wiosenny, bo mamy tutaj po prostu zajączka. Takim złotym, metalicznym nadrukiem mamy kropeczki i kosztował ten kubek, aha, już zdjęłam cenę, ale pamiętam, 8 zł. Jak zobaczyłam taki wielki kubek, mówię 8 zł, no masakra, bardzo tanio, no nie? A w Pepco tak już nie świątecznie, ale typowo kuchennie kupiłam sobie pędzelek, ponieważ jak wiecie, ostatnio dosyć sporo gotuję i również piekę, więc właśnie coś takiego jest mi potrzebne do posmarowania moich świeżych bułeczek. Och, po prostu aż mi ślinka cieknie. Aha, i znalazłam jeszcze, słuchajcie, ściereczkę, ale też właśnie ją kupiłam na tej wyprzedaży. No i cena chyba była za 3 zł, w ogóle nie było metki, ale gdzieś tam na kasie pani się udało sprawdzić, więc te serwetki, ale niektóre ładniejsze serwetki można sobie wykorzystać jako bieżnik bądź mały obrusik na stolik kawowy, więc to też jest fajna opcja. I odwiedziłam również sklep Homla. Dawno nic tam nie kupiłam, ale wiele z Was napisało mi na Insta, że są akcesoria z pandą. Jak wiecie, ja mam pieska pandę, uwielbiam pandę, więc kusiłam się na taki oto talerzyk. Akurat była tam promocja, chyba drugi produkt 50% taniej, więc wybrałam dwie rzeczy. Pierwszy taki troszkę głębszy talerzyk i ja uwielbiam to, po prostu zawsze jem różne makarony, sałatki, tego typu głębokich talerzach. Czy można go mieć w zmywarce? No niestety, ale do mikrofalówki się nadaje, więc spoko. Jego cena to 19,99 i do kompletu kupiłam sobie solniczkę i pieprzniczkę w kształcie pandy. No po prostu to mnie tak zachwyciło. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, a naprawdę fajny element dekoracyjny, plus to też się bardzo często używa. Zaraz Wam pokażę, wyciągnę. I również za tą samą cenę 19,99 dwie takie pandy. Tak one wyglądają. Ja lubię takie śmieszne gadżety do kuchni, bardzo mi się to podoba. A tym bardziej, że ostatnio dużo gotuję. Sól, pieprz, codziennie idzie w ruch, więc super, rewelacja. Padłam również do Biedronki. Z tego sklepu nie robiłam Wam przeglądu, bo chyba większość z nas w Biedronce robi zakupy, więc pewnie widzieliście, że są tam świetne, rewelacyjne ozdoby. Natomiast na żadną z ozdób się nie skusiłam, ale wzięłam taką formę do babki, więc będzie wypiek babki na pewno. Jeżeli Was interesuje moje gotowanie, to tak jak mówię właśnie we vlogach, czy tam na Instagramie, pokazuję takie rzeczy, no i będzie pieczenie. Moja pierwsza babka, silikonowa forma i wiecie co, no nie byłam do tego przekonana, czy wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie, ale moje koleżanki już je kupiły, w nich piekły, więc spoko. I zobaczcie, też ładnie to wygląda, taka posypka jak na ciasteczka, kurczę, super, aż się nie mogę doczekać. Pokażę Wam również od razu moje dwie poduszki, które leżały w tle, bo jest zawsze mnóstwo to pytań, reszta jest z Pepco, a te poszewki kupiłam w Home & You, natomiast widziałam w tym roku bardzo podobną, jak nie identyczną, więc taka szara, bardzo milutka ze srebrnym króliczkiem z ogonkiem, a druga jest pudrowo różowa, więc jeśli Wam się podobają, to teraz można bardzo podobne znaleźć również w Home & You. Chciałam Was również zaprosić do mojego sklepu glambella.pl, w którym mam fajne opaski kosmetyczne w różnych kolorach, wzorach. Przy wykonywaniu makijażu, pielęgnacji, nakładaniu maseczek możemy sobie je założyć, no i naprawdę rewelacyjnie się sprawdzają. Jedna z nowości to taki liliowy kolor i one mają tutaj druciki, więc można sobie to powyginać. A cena to tylko 19 zł, więc zapraszam Was na moją stronę www.glambella.pl. Mamy też takie w stylu wielkanocnym króliczki, ale to już ostatnie sztuki, więc jak zamówicie teraz i opłacicie od razu, to wyślę Wam to przed świętami na bank. A jeśli chodzi o ten haul zakupowy, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co najbardziej Wam się podobało, co z chęcią byście sobie również kupili i co udało Wam się upolować z ozdób wielkanocnych, świątecznych, a może coś podpatrzyliście u mnie w filmach. I zapraszam Was już w niedzielę na godzinę 10 z najpiękniejszymi ozdobami wielkanocnymi. Jeżeli ja tak mówię, to serio tak jest. Ja już po tylu sklepach chodziłam, tyle rzeczy widziałam pięknych, ale takich jak w tym filmie Wam pokażę, to serio opadnie Wam szczena. Zapraszam Was na mojego Instagrama, glampaula1, dodaję ostatnio tam mnóstwo nowych zdjęć, no i kliknijcie sobie tutaj z boku, ponieważ wysiedlają Wam się moje inne odcinki, których myślę, że mogliście jeszcze nie widzieć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, podzielcie się w komentarzu Waszymi ostatnimi zakupami, promocjami, co udało Wam się ciekawego dorwać i do zobaczyska w niedzielę, buziaki, pa pa!